Ja wczoraj mówię tak, Szymon, mama się pytała, jest bardzo pytała, bo ja myślałam, że mam zdanie i mamy zdanie. A on mówi tak. Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. To do wszystkich młodych recytatorów, młodych talentów zambrowskich i powiatowych przedszkoli. Wiecie co? Mam wspaniały pomysł. Jesteście już zwycięzcami tego konkursu. Konkurs recytatorski o nagrodę Misia, wierszów Misia wpisał się na stałe tradycję konkursów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Uczestnicy tego konkursu oceniani są przez jury powołane przez organizatora. W tym roku jury jest w następującym składzie. Pani Jolanta Chrostowska-Sufa, pani Ewelina Kulczyńska i pani Karolina Ilczuk. Jury będzie oceniało wszystkich wykonawców pod względem doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury słowa, dykcji oraz ogólnego wyrazu artystycznego. Moi drodzy recytatorzy, zanim zaprezentujecie swoje utwory przygotowane na konkurs recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia, ja zapraszam Was na scenę, żebyście jako pierwsi wystąpili przed swoimi rodzicami, opiekunami, dziadkami. Więc wszystkich recytatorów zapraszam na scenę. Wielkie brawa dla Was! Wielkie, wielkie brawa! Scena jest otwarta dla recytatorów. I zanim rozpoczniemy zmagania konkursowe, damy Wam wielkie brawa za odwagę! Wszystkich recytatorów poprosimy, wspaniały krąg zrobimy, a rodzice, opiekunowie i fotoreporterzy uwiecznią Was na pamiątkę tej edycji konkursu recytatorskiego. A Państwa poprosimy o brawa! A recytatorzy kłonią się swoim rodzicom. I widzicie, scena nie jest straszna. To Wy jesteście już zwycięzcami tego konkursu. Wracamy teraz do opiekunów, rodziców i za chwilę zmagania konkursowe. Może chwila dla fotoreporterów jeszcze. Tak, tak, tak. Zapraszamy wszystkie dzieci na środek. Na środek. Dziękujemy. Kłaniamy się, a Państwo bijecie jeszcze wielkie brawa dla nich. Na odwagę! Czas rozpocząć przesłuchania konkursowe. A konkurs poprowadzi pani Katarzyna Kulesza. Drodzy opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Wiem, że tak długo może trwać ten konkurs, więc organizator, czyli dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, postanowiła po sugestii również nauczycieli, że po utworze wyrecytowanym przez poszczególne dzieci z poszczególnych przedszkoli Państwo możecie zostać na scenie lub też możecie scenę opuścić i wrócić do swoich macierzystych jednostek. Z konkursu do wszystkich przedszkoli dostarczony zostanie protokół z laureatami tego konkursu. Każdy z uczestników już teraz otrzyma dyplom i nagrodę książkową za udział w konkursie. A więc czas rozpocząć przesłuchania konkursowe. Ja życzę Wam, drodzy recytatorzy, wspaniałego występu, a Wam, drodzy opiekunowie, rodzice, cudownych emocji. Piękne słowa
jest niezwykle ważne. I więc pamiętajcie, drodzy opiekunowie i rodzice, uczcie swoje pociechy, pięknie mówić, bo potem w dorosłym życiu to się bardzo przydaje. Wszystkiego dobrego. Zaczynamy przesłuchanie. Zapraszam na scenę pierwszą uczestniczkę dzisiejszego konkursu, 5-letnią Julię Rykaczewską z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie, która już za chwileczkę wyrecytuje dla Państwa wiersz pod tytułem Dziura Dziumdzia Hanny Niewiadomskiej. Dziewczynkę do konkursu przygotowała pani Emilia Leśniewska. Dziura Dziumdzia, w długich spodniach na kolanie, Dziura Dziumdzia ma mieszkanie. Dziura wielka, postrzępiona, nieforemna, wykrzywiona, patrzy na świat jednym ślepiem, gdzieby mi tu było lepiej. Ciągle głodna, spodnie zjada, na nich plamą się rozkłada. Spodni coraz mniej już jest, Dziumdzia wielka jeżdża fest. Spodnie myślą niepodobna, nas ubywa, ona głodna, zawołajmy igłę z nitką, niechaj ją zaszyje szybko. Przyszła nitka, za nią igła, dziura chyc, na łokieć śmigła. Tam łokciami się rozpycha, łokieć krzyczy, tam do licha, igło szybko tu przybywaj, choćby dratwą łatę wszywaj. Przyleciała igła z dratwą, łatę dratwą wszyć niełatwo. Dziumdzia patrzy bystrym wzrokiem i ucieka szybkim krokiem. Na skarpetę skok zrobiła, paluch na wierzch wystawiła. I tym palcem w bucie kiwa, ciesząc się, że wciąż wygrywa. Jak tu zaszyć dziurę szybko? Droga igło, dratwo, nitko, zróbcie z nią porządek, proszę, bo jej mam po dziurki w nosie. Dziękujemy. Kolejną podopieczną pani Emilii Leśniewskiej jest 4-letnia Aleksandra Dąbrowska. Wysłuchajmy jej recytacji Zosi Samosi, Juliana Tuwima. Julian Tuwim, Zosia Samosia, jest taka jedna Zosia, nazywana już Zosia Samosia, bo wszystko sama, 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 ważna mi dama, wszystko sama lubicie, wszystko sama lepiej wie, dla niej szkoła, książka, mama, nic nie znaczy, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc to i porozumie. Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie. A jak zapytać Zosi, ile jest dwa i dwa? 8, a kto był Kopernik? Król, a co nam się noc udaje? Sól, gdzie leży Kraków? Nad warto, a uczyć się warto? Nie warto, bo ja sama wszystko wiem. I siedlanie sama zjem, i samochód sama zrobię, i wszystkim poradzę sobie. Gdyby tam przyuczył, pytał, dowiadywał się i czytał, to by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama. Toś to taka mądra dama, a kto głupi jest, ja sama. Dziękujemy. Pięcioletnia Milena Pozorska reprezentuje Szkołę Podstawową w Srebrnej. Już za chwileczkę wyrecytuje wiersz pod tytułem Tylko nic nie mówcie krowie Haliny Szajerowej. Milenkę do konkursu przygotowała pani Maria Dorota Wyżykowska. Halina Szajerowa, tylko nic nie mówcie krowie. Nabiał produkt smaczny, zdrowy, dostajemy go od krowy. Tylko nic nie mówcie krowie,
Jak się krowa o tym dowie, to jej się przewróci w głowie i gotowa na rozrabiać i przestanie na biał dawać, czyli masło, mleko, sery i śmietany na desery. No i jajka, co ja baję, przecież jajka kura daje, tylko nic nie mówcie kurze, niech się znosi jak najdłużej, bo jak o tym się rozgłosi, to przestanie jajka znosić. Dzięki. Kolejną podopieczną pani Marii Doroty Wyrzykowskiej jest 6-letnia Ewa Grzeszczuk, a prezentowany utwór nosi tytuł Krasnoludek Elizy Sarnackiej-Machony. Eliza Sarnacka-Machonej, krasnoludek. Jak wygląda krasnoludek? Proszę bardzo, już to mówię. Wczoraj był tu na przyjęciu, narozrabiał za 10. Sam zżarł wszystkie czekoladki. Rozbił wazon, złamał kwiatki, strzelał z procy do obrazu. Nie przeprosił ani razu. W końcu gdzieś za szafę wskoczył i tak wszystkim zniknął z oczu. Co? Że nie na temat mówię? Przecież mówię. Krasnoludek wczoraj był tu na przyjęciu. Dziękujemy. Pierwszym w dniu dzisiejszym reprezentantem miejskiego przedszkola nr 5 w Zambrowie jest 6-letni Bartosz Kapitan. Już za chwileczkę opowie Państwu o wiosennym wietrzyku autorstwa Joanny Kulmowej. Chłopca do konkursu przygotowała pani Wanda Buczyńska. Joanna Kulmowa, wiosenny wietrzyk, mały wietrzyk wiosenny, ledwie w drzewach zaszumi, ledwie w krzakach zamruczy, jeszcze gwizdać nie umie, jeszcze się uczy. Znalazł czerpę w płocie, zaświstał, znalazł listki, zapiał na listkach. Czasem w sukiałach zatrzeszczy, czasem nuci, zagra mu deszczyk, albo szemce w zeszłorocznej trawie, albo tak, że milczy prawie. Ludzie mówią wtedy, nie ma wietrzyka, a on jest, tylko słucha słowika. Dziękujemy. Pozostając w tych ciepłych klimatach, wysłuchajmy wiersza Znaki Wiosny Mieczysławy Buczkówny w wykonaniu 5-letniego Piotra Lasockiego z miejskiego przedszkola nr 5 w Zambrowie. Piotrusia przygotowały panie. Pani Jolanta Matys oraz pani Bogusława Żurawska. Dmuchnął ciepły wiatr od łąki, już na gruszy pierwsze pąki. Na jabłonce skrzeczy kawka, tam pod płotem zeszła trawka. A na grządce czy nie słyszysz? Żółte kiełki to irysy. Słyszę wróbel jej odwrzaśnie. Pierwszy fiołek zakwitł właśnie. Strzyżyk z gniazda się wychyla. Ja widziałem już motyla. Wszędzie szczebiot, szum wesoły. W ulu się zbudziły pszczoły. Jaki ruch i gwar w ogródku. Witaj wiosno, żegnaj smutku. Dziękujemy.
Wysłuchajmy recytacji wiersza Beksa Michała Jankowiaka w wykonaniu 6-letniej Alicji Pawlak z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Alicję do konkursu przygotowała pani Joanna Bączyk oraz pani Barbara Groszfeld. Michał Jankowiak, Beksa. O poranku Beksa mała wstała z łóżka i płakała. Zanosiła się, beczała, buzię łzami zalewała. Rano poszła do przedszkola, oczy szklane, mamę woła. W klasie z Beksą płacze lala, z lalą łuka już cała sala. W sali także szlocha Beksa, tam zrobiła w ławce kleksa. Kleks jak chmurka na ubraniu, kleks na prędce zniknie w praniu. Na podwórku też biadoli, od zabawy płać już woli. Nikt z mazgajem się nie bawi, nikt ciamajdy tu nie trawi. Wieczorami siedzi w domu, nie pokażę się nikomu. Woli płakać w swym pokoju, woli rozstać w złym nastroju. Wreszcie wyszła na podwórko, tam znalazła ptasie piórko. Piórkiem się po głowie drapie, łza za łzą ze szczęścia kapie. Dziękujemy. Na straganie Jana Brzechwy to wiersz, który do dzisiejszej recytacji przygotowała 5-letnia Maria Żebrowska z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Marysię do konkursu przygotowała pani Emilia Tyszko. Czy jest Marysia? A jest Marysia. Na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak wiennie, panie kowrze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku leży tutaj już od wtorku. Na to, że czekala rebka, spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepem klepie, jak tam rzepo coraz lepiej. Dzięki, dzięki panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka stronie z gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to feler, wesno feler. Burak tylko, burak tylko, burak strolni od cebuli, a cebula dą się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buracza, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler, wesno feler. Naraz słychać głos fasoli, gdzie się pani tu gramoli, nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka zaparzyła się marchewka? Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler, wesno seler. Dziękujemy. Pięcioletnia Lena Molenda z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zabrowie już za chwileczkę wyrecytuje wiersz pod tytułem Kot Jana Brzechwy. Lenkę do konkursu przygotowała pani Urszula Kostakowska oraz pani Dominika Leszczyńska. Jan Brzechwa kot. Pewnego dnia w koluszkach cichutko na paluszkach
krokach zbliżył się do mnie kot bury, wysunął groźne pazury i rzekł ze złością: mój panie, a cóż to za zachowanie? Pisał pan bajkę po bajce o jakiejś tam pchle szachrajce, o sowach, o dzięciołach i o wołach wałkoniach, a także o koniach. Prrr. I o lwach takich strasznych, aż strach, prrr. I o złych, nienawistnych psach, prrr. I o koniach, wał, koniach. A także o koniach, prrr. I o krokodylu z Nilu. O smoku na Wawelu, o ptakach bardzo wielu, o rakach, o ślimakach, a nawet o robakach i o dorszu Sopocie, który się nie chciał strzyc. No, a co pan napisał o kocie? Nic, a przecież kot, proszę pana, to powstać powszechnie znana, to pożyteczna istota, a pan wciąż pomija kota. Jakiś pan przykład daje. Cóż to za obyczaje? Żądam teraz niezłomnie. Proszę w domu siąść na kanapie i wiersz napisać o mnie, a jak nie, to panu oczy wydrapię. Tak mówił do mnie kot bury, pokazując pazury. Cóż wtedy robić miałem? W Warszawie po powrocie siadłem i napisałem właśnie ten wiersz o kocie. Pszczoła Michała Jankowiaka. To wiersz, który usłyszymy w recytacji 6-letniej Anny Lutostańskiej z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Anioł do konkursu przygotowała pani Justyna Marcak. Michał Jankowiak, pszczoła, pszczółkę ule, boli brzuszek. Zjadła w sadzie mrowie gruszek. Wielką ma temperaturę, rozpaloną całą skórę. Pyta siebie Ola Boga, co ty zrobisz, moja droga? Będę lecić do pasieki, wypić ziółka, zażyć leki. Wszyscy w ulu oniemieli, takiej pszczoły nie widzieli. Wszystkim pszczołom z rzędu łamina, zrzukła osy przypomina. Patrzą na nią, trwogę mają, dotykają i wąchają, jakby wsadził kij w mrowisko, w ulu wielkie zbiegowisko. Wyszła wtedy ich królowa, piękna, mądra, kolorowa, swych poddanych wysłuchała. Taki oto wyrok dała, drogie siostry, trutniu, bracie, pszczoły tu przed sobą macie. Gdy to pszczółki usłyszały, z całym chórem zawołały: ulu, siostro, nasza mała, nie bądź taka osowiała. Dziękujemy. Szanowni Państwo, czas na Miejski Przedszkole nr 3 w Zambrowie. Zapraszam na scenę 5-letnią Laurę Jasionowską, która za chwileczkę wyrecytuje dla Państwa wiersz pod tytułem Kotka Ślicznotka Mirosławy Woźnej. Do konkursu Laurę przygotowała pani Jolanta Burak. Mirosława Woźna, kotka ślicznotka. W pewnym mieście mieszkał kotek spokojny z natury, piękną żoną, która lubiła robić awantury. Także dzisiaj już od rana ona grymasiła, że nie będzie w starym futrze kilka lat chodziła. Sknera jesteś, narzekała. Co się z tobą dzieje? Inne mają nowe futra, a moje linieje. Niepokoi się pan kotek teraz do przesady. Czy utrzymać takiej żony chyba nie da rady. Schudł niestety ze zmartwienia, mało śpi i nie je. Co dzień służy, kup mi futro, pojutro podrożeje. A ślicznotka siedzi w oknie z miną męczennicy. Nie oczy głośno, a się usłuchać na całej ulicy. Dziękujemy.
Kolejną podopieczną pani Jolanty Burak jest 4-letnia Lena Rakowska, która wyrecytuje wiersz pod tytułem Łakomy pajączek Marty Pruchniewicz. Marta Pruchniewicz, łakomy pajączek, zjadł pajączek 7 muszek. Urósł mu ogromny brzuszek, a to mały łakomczuszek. Rośnie brzuszek, boli brzuszek, a on nadal żądny muszek. Zjadam blaska więcej chce, chociaż mama mówi nie, lecz on łam się nie słucha. Muszki wpycha do fartucha i garściami muszki zjada. Och, tak chyba nie wypada. Nagle maluch czerwienieje, ma gorączkę, prawie dyleje. Brzuszek twardy, inaczej miały, ubolewa pająk mały. Mama po doktora śle, bo z pajączkiem jest już źle. Doktor patrzy na fartuszek, oj, za dużo było muszek. Chyba na takie obcastwo będę musiał dać lekarstwo. Dieta będzie też skazana, zakaz muszek podjadania. Co za dużo, to niezdrowo, doktor pajączka zawołał. Musisz umiar być w jedzeniu, żeby brzuszek cię nie bolał. Dla wszystkich to przestroga, zakostwo kara sroga. Zapraszam na scenę 5-letnią Oliwię Górecką z miejskiego przedszkola nr 3 w Zambrowie, która wyrecytuje dla Państwa wyliczankę. Oliwkę do konkursu przygotował pan Adam Górecki. Policzymy, co się ma. Mam dwie rączki, łokcie dwa, dwa kolanka, nogi dwie. Wszystko pięknie zgadza się. Dwoje uszu, oczka dwa. No i buzie też się ma. A ponieważ buzie je, chciałbym buzie też mieć dwie. Pieski Danuty Gelnerowej to wiersz, który za chwileczkę wyrecytuje 4-letni Kacper Jasionek z miejskiego przedszkola nr 3 w Zambrowie. Kacperka do konkursu przygotowała pani Iwona Szymańska oraz pani Grażyna Krukowska. Raz, dwa pieski na podwózu zobaczyły kość nieduzą. Biegną do niej ile siły, już ją mają, już chwyciły. Biały piesek do czarnego warczy, oddaj kość kolego. Oddać kostkę? Nie, mój miły, ja ją pierwszy zobaczyłem. Kłótnia toczy się zajadła, nagle pieskom kość upadła. Wówczas, patrzcie dzieci, porwał kostkę piesek trzeci. Dziękujemy. Pani Iwona Szymańska oraz pani Grażyna Krukowska do dzisiejszego konkursu przygotowały również 4-letnią Amelię Chomontowską. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Krasnoludki, autor nieznany. Poszły na sztafla śnoludki, podubiły ciasta budki, zamoczyły nóżki loszą. Jadzie teraz praca zboża, choć odłaczą, lamentują, butów ciasta wypadują. Tak udały do obiadu, ale butów ani śladu. Poszły z prośbą do boczana. Nie pan rzuca, proszę pana, niech pan nam tym to pomoże.
uczci się odnajdą, chodzi bocet pomalutku, ale nie odnalazł, nie znaleźł znowu czwartek, już butów nie zobaczą. Dziękujemy. Szkołę podstawową w Otosowcu reprezentuje 6-letni Tomasz Uszyński, który za chwileczkę wyrecytuje wiersz pod tytułem Chciałbym, Dorota Kozłęc. Tomka do konkursu przygotowała pani Grażyna Malinowska. Dorota Rozwęz, chciałbym. Tata na mnie dzisiaj krzyczał. Mama chodzi smutna, ciągle sobie obiecuje grzecznym być od jutra. Jednak jakieś podłe licho, co mi siedzi w głowie, zawsze jakąś nową psotę chętnie mi podpowie. Podstawiłem dzisiaj nogę Kaśce podczas przerwy. Wytykała do mnie język, puściły mi nerwy. Pawła tak mocno popchnąłem, że aż się przewrócił, ale sam jest sobie winien, bo się ze mną kłócił. Ańce rękę wykręciłem, a niech sobie ryczy. Mogła dać tę żółtą kredkę, gdy chciałem pożyczyć. Antek wszędzie szukał teczki, ja mu ją schowałem, a Olkowi z pierwszej ławki w nos przyłożyć chciałem. Nikt się nie chce ze mną bawić, czy wiecie dlaczego? Przecież chciałbym w głębi duszy być dobrym kolegą. Pani Grażyna Malinowska przygotowała również 6-letnią Jessikę Mioduszewską. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Sól i cukier Hanny Niewiadomskiej. Hanna Niewiadomska, sól i cukier. Cukier kryształ z cukierniczki. Zerkał wciąż na sól z solniczki. Sól kamienna jak ja biała, jest na żonę doskonała. Muszę tylko się przekonać, czy za bardzo nie jest słona. Zamknął w swoim domku drzwiczki i zapukał do solniczki. Może razem się spotkamy, wtedy lepiej się poznamy. Sól fuknęła oburzona, ja się czuję obrażona. Sól i cukier wykluczone. Lubię tylko to, co słone. Proszę w domu mym nie gościć, bo mam od słodyczy mdłości. Niech pan lepiej, panie cukrze, z jajkiem kogiel mogiel utrze. Wrócił cukier zrozpaczony, solą trochę przyprószony. Myśli sobie bardzo smutny, czemu los jest tak okrutny? Wszyscy mówią, cukier krzepi, a sól każe się odczepić. Z tego smutku tak skamieniał, że się w kostki pozamieniał. Dziękujemy. Ania Zalewska to reprezentantka miejskiego przedszkola nr 6 w Zambrowie. Ania ma 5 lat i do dzisiejszego konkursu przygotowała wiersz pod tytułem Tęcza Marii Konopnickiej. Dziewczynkę do konkursu przygotowała pani Małgorzata Boguszewska. Maria Konopnicka, tęcza. A kto ciebie śliczy na tęczo? Siedmiobarwny pasie wymalował na tej chmurce, jakby na tłosie. Słoneczko namalowało po deszczu, po burzy. Pożyczyło sobie farbę od tej pełnej róży. Pożyczyło sobie farbę od kwiatów z ogroda. Malowało tęczę na znak, że będzie pogoda. Dziękujemy. Patrycja Zaręba ma 6 lat i uczęszcza do miejskiego przedszkola nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza Kwoka Jana Brzechwy.
Patrycję do konkursu przygotowała pani Małgorzata Kunikowska oraz pani Dorota Kapica. Jan Brzechwa, proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła, widział kto takiego osła. Przyszła krowa, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a to krowa! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić, a to świnia! Przyszedł baran, chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o łbie baranim rzekła i dodała: próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Dziękujemy. Pani Małgorzata Kunikowska oraz pani Dorota Kapica przygotowały do dzisiejszego konkursu również 6-letnią Oliwię Ignaczuk. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza Ptasie radio Juliana Tuwima. Julian Tuwim, Ptasie radio. Halo, halo, tutaj Ptasie radio. W brzozowym gaju nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo zsunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, piptritać i pimpilić. Ptaszki następujące: słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięciogil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska i miełuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak: halo, o, halo, lolo, tu, 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 radio, radio, dio, io, io, tio, trio, trululu, pio, 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 lololo, plo, 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 halo? Na to wróbel zatelikał: cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwiczy ćwik, ćwiczy ćwik, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwirci ćwik, ćwirci ćwir. I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk czyrykać, że aż kogun na patyku zapiał gniewnie: kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie: a to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku, bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku, nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz, zakukała kuku, kuku. Na to dzięcio stuku, puku, czajka woła: czyjaś ty, czyjaś, byłaś gdzie, piłaś co, piłaś, to byłaś. Przy chwileczkę, chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świergot, w zgiełk, o taki, daj tu, rzuć tu, co masz? Wiórek, piórkoziarnko, korek, sznurek, pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć, ty ćwierć, lepiej gniazdko, przyrób to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci, moje, czyje, gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Takiś ty, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się.
przyfrunęła Ptasia Milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Dziękujemy. Szanowni Państwo, dzieciaczki, dzisiaj na samym początku pani dyrektor powiedziała dla nas taką miłą wiadomość, że nie muszą dzieciaczki czekać, werdykt będzie w innym terminie, troszeczkę później, ale tych miłych wiadomości ma więcej od pani dyrektor. Także dzieciaczki, które skończyły recytować, bądź mają jeszcze troszeczkę czasu do tej recytacji, jest przygotowany dla Państwa, dla podopiecznych i opiekunów słodki poczęstunek w małej galerii. Można się czegoś napić, pokrzepić, a ja wracam do dalszego zapraszania. Zapraszam na scenę pięcioletnią Lenę Witkowską z Miejskiego Przedszkola nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie. Wysłuchajmy recytacji wiersza w jej wykonaniu Okulary Juliana Tuwima. Lenkę do konkursu przygotowała pani Katarzyna Talarska. Julian Tuwi Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska sapie. Szpera w piecu i w kominie, w myszej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka, nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł soł, okazało się, że je ma na własnym nosie. Dziękujemy. Pani Katarzyna Talarska do dzisiejszego konkursu przygotowała również pięcioletnią Zofię Targońską. Zosia już za chwileczkę wyrecytuje wiersz pod tytułem Marzenie Danuty Wawiłow. Idzie pani po ulicy, cztery pieski ma na smyczy, a ja sobie zdycham skrycie. Taka pani to marzycie, prawda? Wszyscy ludzie kogoś mają, kogoś głaszczą i kochają, komuś szepczą coś do ucha i się cieszą, że ich słucha, prawda? Ja też chciałabym takiego, choćby nawet najmniejszego, choćby nawet najbrzydszego pieska. Mógłby sobie być buldogiem, karmiłabym go twarogiem. Mógłby sobie być seterem, biegłby ze mną na spacerek. Mógłby sobie być rakrerkiem, brałabym go pod kołderkę. A jeśli nie chciałby być nikim, mógłby sobie być chomikiem, prawda? Dziękujemy. Niegrzeczne klocki autorstwa Pawła Gołucha. To wiersz, który za chwileczkę wyrecytuje dla Państwa sześcioletni Oliwier Krasowski z Miejskiego Przedszkola nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie. Oliwiera do konkursu przygotowała pani Małgorzata Włóczyńska oraz pani Magdalena Śledziewska. Może nie wszyscy mi uwierzycie, że klocki trochę niegrzeczne mam, które potrafią żyć własnym życiem. Jak to wygląda, opowiem wam. Klockami bawię się na dywanie, bo o to proszą rodzice mnie. Lecz kiedy tylko na nie nie patrzę, klocki po domu rozchodzą się. Czasem wystarczy im pół godziny, czasem potrzebne są dwie lub trzy, aby zupełnie bez mojej winy. Klocki z dywanu uciekły mi. Czasem kilka zazwyczaj wchodzi pod łóżko i w chowanego chce ze mną grać. Kilka pod kołdrą i pod poduszką leży gotowych do pójścia spać.
Jedne pod biurkiem szukają cienia, inne wyłażą na biurka blat. Zupełnie głuche na ostrzeżenia, choć już nie jeden z biurka spadł. Ciemność pod szafą ich nie przeraża. Potrafią świetnie blokować drzwi. Za kaloryfer wpaść im się zdarza, gdzie mogą siedzieć przez wiele dni. Czasem klocki się znajdą w łazience. Proszę nie pytać mnie jak i skąd. Może tam chodzą, żeby myć ręce, choć klocki nie mają rąk. Leżą w salonie, w kuchni, na schodach, czasem aż trudno na górę wejść. Nawet w ogrodzie, gdy jest pogoda i jeszcze w setkach przeróżnych miejsc. I tylko nie wiem, czy moją mamę zdołam przekonać któregoś dnia, że klocki robią bałagan same, by uwierzyła, że to nie ja. Dziękujemy. Maja Zaniewska ma 4 latka i uczęszcza do miejskiego przedszkola nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Samochwała Jana Brzechwy. Maję do konkursu przygotowała pani Krystyna Kulesza oraz pani Krystyna Ferenc. Samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka słodka i powabna. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała. Dziękujemy. Pani Krystyna Ferenc oraz pani Krystyna Kulesza do dzisiejszego konkursu przygotowały również 4-letnią Sarę Zaniewską. Wysłuchajmy Entliczka Pętliczka Jana Brzechwy w jej recytacji. Samo Entliczek, Pętliczek, czerwony stoliczek. A na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek i dziadek, i babka, i ojciec, i matka. Ja daję w tą szapkę, a ja już nie mogę, już koniec, już basta. Mam chęć na peszczyczek i poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak zamiaru nie zmienił. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach wiadomo, zwyczaje utarte. Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę, a w karcie okropność. Przyznajcie to sami. Jest zupa jabłkowa i chleb z jabłkami, duszona z jabłka, pieczona z jabłka, zwykła szalotka i kompot, i babka. I no widzisz robaczku, i gdzie twój bezczyczek? Angliczek, pędliczek, czerwony stoliczek. Dziękujemy. Antoni Święcki ma 5 lat i reprezentuje oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kołomyi. Wysłuchajmy jego recytacji wiersza Paweł i Gaweł Aleksandra Fredrych.
Antosia do konkursu przygotowała pani Bogumiła Gosk. Aleksander, Fredro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksie wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stołki. Uciekał, gonił, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan. Poluj ci się, jedzio. Bo mi na górze szybyś okien lecio. A na to Gaweł wolność domku w swoim domku. Czuć było mówić. Paweł ani pysnął, wrócił do siebie i ciapkę nacisnął. Na zajutrz Gaweł jeszcze szmaciu nie chrapie, a tuż powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto, spogląda przez dziurę i cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Ciować pan robisz, ryby sobie łowię, ale smoś panie, nie kapie po głowie. A na to Paweł wolność domku w swoim domku. Z tej powiastki mora w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. Dziękujemy. Dwa rękawy Ludwika Jerzego Kerna to wiersz, który do dzisiejszego konkursu przygotowała 5-letnia Magdalena Ziółkowska z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie. Madzię do konkursu przygotowała pani Małgorzata Ziółkowska. Dwa rękawy. Rozmawiały dwa rękawy, jeden lewy, drugi prawy. Narzekały oba skrycie na swe bardzo kiepskie szycie. Lewy skarżył się cichutko, że go krawiec uszył krótko. Prawy łez uronił parę, bo był długi ponad miarę. Lewy płakał, co mnie winny, że wyglądam jak dziecinny. Prawy wzdychał, jakim cudem jestem takim wielkoludem. W końcu rękaw do rękawa szepnął, trudna z nami sprawa, do chrzanu jesteśmy oba, z winy krawca brak koroba. Dziękujemy. Moja starsza siostra mówi, Ewy Stadmüller. To wiersz, który do dzisiejszego konkursu przygotowała 4-letnia Wiktoria Przejździecka z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie. Wiktorię do konkursu przygotowała pani Sylwia Przejździecka. Ewa Stadmüller. Moja starsza siostra mówi. Moja starsza siostra mówi, że mój tata jest surowy. Lecz ja pojąć nie potrafię, skąd to przyszło jej do głowy. Są warzywa i zbierane w lesie grzyby. Ale żeby mój tak tata o tym nie słyszałam nigdy. Moja starsza siostra mówi, że mam znowu muchy w nosie. Muchy w nosie nie mieszkają, wiem, bo mamy się spytałam. A ostatnio w naszym domu żadnej muchy nie widziałam. Oj, tutaj coś się nie zgadza. Ktoś nagadał siostrze bajek.
sama jej to powiem. Po co ma się wstydu najeść? Dziękujemy. Aleksandra Wyszyńska ma 6 lat i uczęszcza do miejskiego przedszkola nr 4 w Zambrowie. Wysłuchajmy recytacji wiersza w jej wykonaniu pod tytułem Światowa krowa Elizy Rozdoby. Olę do konkursu przygotowała pani Anna Bączyk oraz pani Małgorzata Wacławska. Eliza Rozdoba, światowa krowa. Przyszła krowa do biura podróży. Życie na wsi mi bardzo nie służy, a do tego mieszkanie w oborze, wyżywienie, że pożar się boże, zaś obsługa po prostu do bani. Ach, wyjechać chcę prędko, kochani. Czy znajdziecie mi jakiś last minute na wycieczkę do Chin lub do Rzymu? Poprzechadam się po chińskim murze, byle tylko nie zostać w tej dziurze. Lub wyślijcie mnie może w tropiki, gdzieś na plaży gorącej Afryki. Będę sączyć tam drinki z banana i tańczyć na plaży do rana. Ach, pomóżcie mi dotrzeć do celu. Rezerwację mi zróbcie w hotelu. Pamiętajcie też, że jeśli da się, podróżować chcę w biznes klasie, bo chcę zostać światową krową, twoje życie ułożyć na nowo. Nie zmarnuję lat młodych w oborze, jeśli ktoś mi wyjechać pomoże. Na to pani za biurka aż wstaje. Widzieliście ją? Zwiedzać chce kraje. Ach, trzymajcie mnie! Cóż to za krowa, która nie chce w oborze się chować, tylko marzy o wielkich wyprawach, zamiast mleko gospodyni dawać. Wracaj teraz szybciutko do domu, o pomysłach swych nie mów nikomu i zapomnij makrówko łaciata o wyprawie dookoła świata. Dziękujemy. Samochwała Jana Brzechwy to wiersz, który już za chwileczkę wyrecytuje dla Państwa 6-letnia Lena Koplińska z miejskiego przedszkola nr 4 w Zambrowie. Lenkę do konkursu przygotowała pani Izabela Kasza. Samochwała, samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem zdolna i gremna. Wiotka słodka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Dziękujemy. Maria Dziwalska ma 4 latka i jest reprezentantką miejskiego przedszkola nr 3 w Zambrowie. Za chwileczkę usłyszymy ją w recytacji wiersza pod tytułem Szybko autorstwa Danuty Wawiłow. Marysię do konkursu przygotowała pani Roxana Wiśniewska. Szybko, bądź
się, szybko wstawaj, szybko, szybko, stygnie kawa. Szybko zęby myj i lepy, szybko światło gaś pozięte. Szybko tata na nas czeka, szybko tlabaj nam ucieka. Szybko, szybko bez hałaszu, szybko, szybko nie ma tasu. Na nic nigdy nie ma tasu, a ja chciałam przez kałużę iść godzinę albo dłużej. 3 godziny lizać lody, kapić się na samochody i na deszcz. To lecisz góry i na żaby, i na chmury. Cały dzień się w wannie chlapać i motyle żółte łapać. Albo z błota lepić kule i nie śpieszyć się w ogóle. Chciał wszystko robić wolno, ale mi nie wolno. Dziękujemy. Do dzisiejszego konkursu pani Roxana Wiśniewska przygotowała również 4-letnią Hannę Grębowską, która już za chwileczkę opowie nam o Wyspie Szczęśliwości autorstwa Leszka Suliny Ciundziewickiego. Zapraszam. Wyspa Szczęśliwości. Kiedyś dzieci wymyśliły, się na wyspie pętoszyły. Same na niej zamieszkają, w puszczutych, co spalik znają. Tutaj znajdą prawie wszystko. Drzewa, wodę, las, boisko, zawsze będzie świecić słońce. A rozrywek jest tysiące. W naszych grówkach rozkosz pływać. I na lekcje się nie zrywać, żadnej nauki, żadnej szkoły. Każdy dzień jest tu wesoły, gry, zabawy, opalanie i w namiotach długie spanie. Wszyscy mogą zrywać liście i nurkować, oczywiście. Każdy może mieć fisiaka, tu panuje wolność taka. A gdy wszystko im się znudzi, to dorosłe wrócą ludzi. Dziękujemy. Sposób na laleczkę Marii Konopnickiej to wiersz, który za chwileczkę wyrecytuje 6-letnia Zuzanna Orzechowska z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie. Zuzię przygotowała do konkursu pani Barbara Dołęgowska. Sposób na laleczkę Maria Konopicka. Moja mamo, z tą laleczką nie wytrzymam chyba dłużej. Ciągle stoi przed lusterkiem, ciągle tylko oczka mruży. To się puska, to się puszy, to sukienki wciąż odmienia. A co zniszczy kapeluszy, same utrapienia. Ni do książki, ni do igły, tylko stroi różne miny. Już do prawdy proszą mamy, nie wytrzymamy i godziny. Klapsów chyba dam jej kilka, albo w kącie postawię. Dzień jest przecież do roboty, a ta myśli o zabawie. Na to mama już ci podam sposób na laleczkę. Usiądź sobie tutaj przy mnie i do ręki weź książeczkę. Nie zaglądaj przez dzień cały do lusterka, ucz się ładnie, bo zobaczysz, że i lalkę do tych minek chęć odpadnie. I to. Chcesz poprawić swą laleczkę? Pracuj pilnie, pracuj szczerze, bo ci powiem moje dziecko, ona z ciebie przykład bierze. Dziękujemy.
do dzisiejszego konkursu pani Barbara Dołęgowska przygotowała również 6-letniego Krystiana Mioduszewskiego, który za chwileczkę opowie Państwu, co to się dzieje, kiedy kucharz spotka krokodyla. Autorstwa Tadeusza Kubiaka. Spotkał kucharz krokodyla, Tadeusz Kubiak. Spotkał kucharz krokodyla, spytał, czym się pan posila. Co pan jada wcześniej rano? Ryszczy serek ze śmietaną, bułkę z masłem, mleko siadłe. Powiedz proszę, czy odgadłem? Wiem, pan woli na śniadanie pewnie jakieś rybie danie, pstrągi, karpie lub łososie. Czy też śledzie we własnym sosie lubi zjeść pan, mam nadzieję? Lecz rozmowny to pan nie jest. Na to krokodyl w uśmiechu pokazał mu swoje kury i rzekł: najchętniej to jadam taki gaduch jak ty. Dziękujemy. Blanka Selerowska ma 5 lat i reprezentuje miejskie przedszkole nr 6 w Zambrowie. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Żaba Jana Brzechwy. Blankę do konkursu przygotowała pani Anna Mianowska oraz pani Jolanta Traczuk. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiadał: pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana, niech pani kochana na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora. A doktora chora słucha, mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się, długo suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho, nie uszło jej to na sucho. Dziękuję. Przedszkolak Ali Hanny Murgrabi. To wiersz, który już za chwileczkę wyrecytuje 4-letnia Pola Traczuk z miejskiego przedszkola nr 6 w Zambrowie. Polę do konkursu przygotowała pani Małgorzata Łada. Musimy zamienić kolejność. Ale zaraz będzie. Dobrze, no to zamieniamy kolejność tak szybciutko. W takim razie zapraszam, czekamy na Polę, a na scenę zapraszam 4-letnią Lidię Klocek, również z miejskiego przedszkola nr 6 w Zambrowie, która wyrecytuje dla nas wiersz pod tytułem Zapach czekolady Danuty Wawiłow. Lidię do konkursu przygotowała pani Joanna Dąbrowska oraz pani Edyta Giero. Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Kiedy będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Lecz zamknięta jest szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada.
Gdy na nowy rower wsiadam, wszędzie pachnie czekolada. Kiedy z lalką sobie gadam, wszędzie pachnie czekolada. Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy będzie po obiedzie? Bo nie mogę żyć w spokoju, gdy ten zapach jest w pokoju. Dziękujemy. Czy Pola jest już z nami? Zapraszam serdecznie na scenę Polę Traczuk. Cecka Lacek. Śpiewam sobie ram tam tam. Tabryku marmam. Maseruję do przedszkola. Na grymasy nie jest pora. Bo przedszkole fajna sprawa to nauka i zabawa. Śpiewam sobie ram tam tam, tu przyjaciół wielu mam. Dziękujemy. Z wielką pasją o piłce Doroty Gellner opowie Państwu czteroletni Emil Chludziński z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie. Emila do konkursu przygotowała pani Joanna Dąbrowska oraz pani Edyta Giero. Dorota Gellner pod tytułem Piłka. Po cichutku, po kryjomu wyskoczyła piłka z domu. Hop, hop, w górę, w dół przeskoczyła świata pół. Zatrzymała się pod płotem, zatańczyła z burym kotem. Hop, hop, raz i dwa obudziła złego psa. Gdzie jest teraz pośród kaczek? Kaczki kwaczą, kto tak skacze, ale piłka dalej zmyka. Patrzcie, wpadła do kurnika. Hop, hop, w górę, w dół przestraszyła stado kur. Gdy odpocząć chciała chwilę, siadły na niej dwa motyle. Każdy z nich pomyślał tak, jaki duży, piękny kwiat. Biała koza białą nóżką potoczyła piłkę dróżką. Pędzi piłka w stronę wiadra, będz do zimnej wody wpadła. Oj, do licha, rzekła brzydko, chcę do domu i to szybko. Choć nie miała wcale luk, przeskoczyła hop przez próg. Zatrzasnęła z hukiem drzwi i pod łóżkiem grzecznie śpi. Dziękujemy. Natalia Kraszewska z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie ma 6 lat i już za chwileczkę zaprezentuje się przed Państwem w wierszu Dama Agnieszki Frączek. Natalkę do konkursu przygotowała pani Barbara Wyszomirska oraz pani Jolanta Godlewska. Dama. Wpadła żaba do fryzjera. Na kolację się wybieram. Pocztą przyszło wczoraj z rana zaproszenie od bociana. Eleganckie, z barwnym szlaczkiem. Tekst pisany drobnym maczkiem. Czekam jutro o 20:00.
i dlatego tutaj jestem. Proszę mnie uczesać modnie, bo chcę damą być dosłownie. Fryzjer spojrzał. Rzeczywiście, nawet znaczek jest na liście. Wnet przystąpił do czesania. Ma być dama? Będzie dama. Gdy już skończył swoją pracę, dama rzekła: ile płacę? I wytwornie uczesana, wnet pognała do bociana. Bocian już na żabkę czekał. Skrzydłem machał jej z daleka. Ona zaś kumkała: witaj! I czekała, aż ją spyta o fryzurę piękną nową albo suknię wystrzałową. Jednak bocian, ów zuchwalec, nie zajmował się tym wcale. Zlekceważył żabią grację i zjadł damę na kolację. Dziękujemy. Pani Barbara Wyszomirska oraz pani Jolanta Godlewska do dzisiejszego konkursu przygotowały również 6-letniego Bartosza Grochowskiego. Wysłuchajmy jego recytacji wiersza pod tytułem Orkiestra Agnieszki Frączek. Bum, 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 tra, ta, ta, w naszym domu wciąż ktoś gra. Antek dudni na puzonie, naśladując wściekle słonie. Franek w trąbek dziko dmnie, musi wsłuchać, chcesz czy nie. Stryj Ignacy co godzinę, bdonka gamę na pianinie. Rock'n'rolla na cymbałkach, wystukuje ciocia Alka. Ja koncerty daję w przerwach, po mistrzowsku gram na nerwach. Dziękujemy. Szymon Markowski ma 6 lat i reprezentuje przedszkole samorządowe gminy Zambrów. Już za chwileczkę wysłuchamy jego recytacji wiersza pod tytułem Słoń Grubasek autorstwa Agaty Widzowskiej. Szymona do konkursu przygotowała pani Ewelina Konopka. Agata Widzowska, Słoń Grubasek. Słoń Grubasek jest na diecie, już nie mieści się w gorsecie. Wkłada dżinsy, trach i dziura, a w tej dziurze sadła fura. Od dziś tylko pije soki, niech mi się zapadną boki. Precz frykasy, precz kokosy, słoń mieć musi talie osy. Jeśli schudnę 4 tony, będę wielce zachwycony. Teraz cóż, przez nieuwagę rozdeptałem moją wagę. Zacznę skakać na skakance, ubu dubu skocz na tańce. Będę skłonny robić skłony, na siłowni dźwigać tony. Każę swoim wielkim uszom dzielnie broni się przed tuszą. Będę biegać w każdy wtorek, by być smukłym jak szczypiorek. Dzisiaj zrobię 100 przysiadów, może zdążę do obiadu. Potem wpadnę w melancholię, będę liczył swe kalorie. Ale teraz mi wybaczcie, coś mi tutaj pachnie smacznie. Zdrowo dzisiaj podjem sobie, a ćwiczenia jutro zrobię. Dziękujemy. Pani Ewelina Konopka przygotowała do dzisiejszego konkursu również 6-letniego Aleksandra Baczewskiego, którego już za chwileczkę usłyszymy w wierszu Baran Jana Brzechwy. Przyszedł baran do barana i powiada: proszę pana, nogi bolą mnie od rana. Pan mnie weźmie na barana,
Baran tylko głową kręci. Pana nosić nie mam chęci, ale znam pewnego wilka, który nosił razy kilka. Trwoga padła na baranę. Dobrze pomyśl, mój kochany. Wiesz, co było swego czasu. Nie wywołuj wilka z lasu. Baran słysząc to zbaraniał i już więcej się nie zbraniał. Ich rzecz to niesłychana, wziął barana na barana. Dziękujemy. Krzysztof Bączek ma 6 lat i uczęszcza do przedszkola samorządowego gminy Zambrów. Wysłuchajmy jego recytacji wiersza pod tytułem Dzień Taty Hanny Niewiadomskiej. Krzysia do konkursu przygotowała pani Marzena Kombor. Hanna Niewiadomska, dzień tat. W wielkiej szafie przed nim taty pogódź, łysie krawa. Który z nich jest najmodniejszy, który z nich jest najładniejszy, który tak jutro włoży, aby mu życzy zboży, czy niebieski w komputery, czy zielony w piłki, czy może żółty w samochody, czy ten w lasy i w ogrody, wiem, ten w narty i w rowery. Nie, ten statki i bandę spierały się między sobą, który ma być ozdobą, który jutro do kołnierz tata założy zamierz. Nagle mucha wyleć i radośnie zabrzyczał. Zyt, mam pomysł odlotowy na dzień taty strój galo. Zaś do fraka lub surduta, jak świat tem tylko mu. Ha! Krawat zbyt jest pospolit, lepsze muchy aksamity. Lecz nasz tata na dzień tam, gdy już dostał od nas kwiaty, zwykłą bluzkę wziął z nasz i przytul i swój krzaty. Nie oglądał się na mody, zabrał nas na duże lot. Jego szyję zaściskały dzieci, które go kochały. Poprawdziwi są facy tylko wtedy, gdy im dzieci zamiast muchy i krawa dużo szyję szepcząc tata. Dziękujemy. Kolejnym przedszkolaczkiem z przedszkola samorządowego gminy Zambrów jest 5-letni Krzysztof Malinowski. Za chwileczkę zobaczymy go, usłyszymy go w wierszu To ja Ireny Landau. Krzysia do konkursu przygotowała pani Magdalena Łuniewska. To ja. Pisano o słoniach już chyba w 100 tomach. O wilku pisali raz dobrze, raz źle. O rybkach w stawiku jest milion wierszyków. A o mnie, nie! Urodę koali w bajeczkach się chwali. O pchełce pisali, o misiu, o lwie, o chmurkach i rzece przeczytasz w książeczce. A o mnie, nie! O kotkach i żabkach, o słonku i kwiatkach, o śwince, o kurze, o kasce, o psie. Piosenki śpiewano, wierszyki pisano. A o mnie, nie! Wypraszam to sobie, o mojej osobie napiszcie, bo każdy to wie, że ja mieszkam z wami, prześliczny, kochany pajączek przez duże P. Dziękujemy. Anna
Anna Grochowska ma 4 latka i uczęszcza do szkoły podstawowej w Osowcu. Utwór, który przygotowała do dzisiejszej recytacji, to Spacerek Doroty Gellner. Anię do konkursu przygotowała pani Marzena Milczewska. Dorota Gellner, spacerek, na spacerek idę z pieskiem. Ja chcę iść, a piesek nie chce. Usiadł sobie pod toporą, piscy z jego łapy bolą. Ja usiadłam, a on wstaje. Co to znowu zazwycaje? Już gonimy kota w łaty. Kot jest gruby i pysaty. Jakaś pani na nas krzyczy. Psisko ciągnie mnie za smycy. Przestań, wołam, przestań, wrzeszczał, lecz wciąż biegnę, chociaż nie chcę. Uf, jesteśmy psy sklepiku. Pies się kładzie na chodniku. Może zmęczył się psy ze mnie. Jest mi bardzo nieprzyjemnie. Ale co to on udaje? Patrzcie, już z chodnika wstaje. Pan dozorca miotłą macha, ale tylko ja mam slacha, a mój piesek goni spaki, no i szczeka na dzieciaki. Pędzi prosto do śmietnika i za ślepnym kubłem znika. Na dodatek z głupią miną, to nie spacer, to jest kino. A pies na to dobrze wiem, ale spróbuj ty być psem. Dziękujemy. Kolejnym przedszkolaczkiem ze szkoły podstawowej w Osowcu jest 5-letnia Marcelina Gosiewska. Wysłuchajmy jej interpretacji Zosi Samosi i Juliana Tuwima. Marcelinkę do konkursu przygotowała pani Marzena Milczewska. Zosia, Samosia, Julian Tuwim. Jest taka jedna Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce, ani szkoła, książka, mama. Nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co i porozumie, uczyć się nie chce, bo po co? Wy sama wszystko umie, a jak zapytać Zosi, ile jest 2 i 2? 8. A kto był Kopernik? Król. A co nam daje Śląsk? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Warto. Uczyć się warto? Nie warto, bo ja sama wszystko wiem. I śniadanie sama zjem, i samochód sama sobie, i wszystkim poradzę sobie. Kto byś tam uczył, pytał, dowiadywał cię i czytał, kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę wszystko sama, sama. Toś ty taka mądra dama, a kto głupi jest? Ja sama. Dziękujemy. Chory kotek Stanisława Jachowicza to wiersz, który za chwileczkę wyrecytuje dla Państwa 5-letnia Julia Chojnowska ze szkoły podstawowej w Osowcu. Julię do konkursu przygotowała pani Marzena Milczewska. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor, jak się masz koteczku? Źle bardzo i łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie.
chorego i dziwym prawi za na to się jadł. Z ukoszeniem myszki od szybki sad. Źle bardzo gorączku, źle bardzo koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczyk i basta, mój Boże, kiełbaski, słoniki ludzie. A myszki nie można, zapyta koteczek. U Staszka małego od spary uteczek. Broń Boże, pijawki, dieta ścisła. Od tego pomysłu w leczeniu zawisł. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek z rogu podnieść karę. Tak się i z wami dzieteczki stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. Dziękujemy. Pani Marzena Milczewska do dzisiejszego konkursu przygotowała również 4-letniego Ernesta Gardockiego. Wysłuchajmy jego interpretacji wiersza Okulary Juliana Tuwima. Julian Tuwim okulary, biega ksyty pan Kirar. Gdzie są moje okulary? Suka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w safach posewracał. Macza, szlafrok, baldomacza, skandal, ksyt, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie suka, parska sapie. Spera w piecu i w kominie, w mysie i dziuze i w pianinie. Już podłogę chcę odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka, nie chcę wierzyć, znowu zerka. Co okazało się, że je ma na własnym nosie. Dziękujemy. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu reprezentuje 5-letnia Wiktoria Zalewska. Już za chwileczkę wyrecytuję dla Państwa wiersz pod tytułem Spacerek autorstwa Doroty Gelner. Wiktorię do konkursu przygotowała pani Elżbieta Malinowska. Na spacerek idę z pieskiem. Ja chcę iść, a piesek nie chce. Usiadł sobie pod topolo. Piszczy, że go łapy bolo. Ja usiadłam, a on wstaje. Co to znowu za zwyczaje? Już gonimy kota w łaty. Kot jest gruby i pyzaty. Jakaś pani na nas krzyczy. Psisko ciągnie mnie na smyczy. Przestań wołam, przestań wrzeszczę, lecz wciąż biegnę, chociaż nie chcę. Pan dozorca miotu macha, ale tylko ja mam stracha, a mój piesek goni szpaki i wciąż czeka na dzieciaki. Uff, jesteśmy przy sklepiku, pies się kładzie na chodniku. Może zmęczył się przeze mnie, jest mi bardzo nieprzyjemnie, ale co to? On udaje, popatrzcie, już słonika wstaje, pędzi prosto do śmietnika i za srebrnym kubą znika. Na dodatek z głupią miną, to nie spacer,
to jest kino, a pies na to dobrze wiem, ale spróbuj ty być psem. Dziękujemy. Amelia Skarzyńska z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu ma 5 lat. Poznajmy poprzez jej recytację sposób na laleczkę Marii Konopnickiej. Amelkę do konkursu przygotowała pani Elżbieta Malinowska. Sposób na laleczkę. Moja mamo, z tą laleczką nie wytrzymam chyba dłużej. Ciągle stoi przed lusterkiem, ciągle tylko oczki mruży. To się muska, to się puszy, to sukienki wciąż odmienia, a co zniszczy kapeluszy. Same utrapienia. Ni do książki, ni do igły, tylko różne stroje miny. Już doprawdy proszę mamy, nie wytrzymam ni godziny. Klapsów chyba dam jej kilka, albo w kącie postawię. Dzień jest przecież do roboty, a ta myśli o zabawie. Na to mama, już ja tobie podam sposób na laleczkę. Usiądź sobie tutaj przy mnie i do ręki weź książeczkę. Nie zaglądaj przez dzień cały do lusterka, ucz się łanie, a zobaczysz, że i lalkę do tych mil chęć odpadnie. Dziękujemy. Do dzisiejszego konkursu pani Elżbieta Malinowska przygotowała również 4-letnią Helenę Skarzyńską. Wysłuchajmy recytacji Chory kotek Stanisława Jachowicza właśnie w wykonaniu Helenki. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął się pójść pan doktor po właśnie cholego i ciłym obleju. Wsia na to się jadło. Co gorsza, nie miski lub sinki i siadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, ty tłuko, polecesz łóżeczku. Nic jeść nie będziesz, klejiczek i pasta, broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A miski nie można? Zapytał koteczek. Lub ptaszka małego, choć pala udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Och, tego pomyślność w śledzeniu się wisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki, niegnięte, z daleka pachniały mu miski. Patrzcie, jak szłęła gąsto, kotek przerwał miale. Musiał mieć niebolaczek, szplomo po nieszkale. Tak i złamy dziadeczki stać może, od łakońca ścieszłaś Boże. Dziękujemy. Jakub Dębnicki ma 6 lat i reprezentuje oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rudkach. Dziwny pies Danuty Wawiłow to wiersz, który za chwileczkę zostanie wyrecytowany przez Kubę. Chłopca do konkursu przygotowała pani Justyna Kotowska. Dorota Gerner, dziwny pies. 1, 2, 1, 2. Pewna pani miała psa. 3 i 4, 3 i 4. Pies ten dziwny
miał manie 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chciał jeść. 7, 8, 7, 8. Kto z was kosił osi, tylko proś. 9, 9, 10, 9, 10. Kto z was kości mu przynieść? Może ja, może ty. Liczą nowa, 1, 2, 3. Dziękujemy. Do dzisiejszego konkursu pani Justyna Kotowska przygotowała również 6-letnią Wiktorię Godlewską, która już za chwileczkę zabierze nas wszystkich w podróż. Wiersz autorstwa Doroty Gellner. Podróż. Biorę plecak, żółte kwiatki. Ruszam w podróż do sąsiadki. Przez podwórko biegnę sama. Z okna patrzy na mnie mama. O, z kałużą się spotkałam. Wpadłam do niej, choć nie chciałam. Zanim się wygramoliłam, to kokardę gdzieś zgubiłam. Nie zgubiłam, przecież jest. Właśnie ją przymierza pies. I w kałuży się przegląda. Pewnie sprawdza, jak wygląda. Chcę go złapać, on ucieka, a sąsiadka na mnie czeka. Pewnie w kuchni teraz stoi, jabłka na racuszki kroi. Ruszam w drogę, ale co to? Babcia mleko niesie kotom. Koci tłum za babcią gna, a na końcu pędzę ja. Zatrzymałam się pod krzakiem, bo pogadać chciałam z ptakiem. A ptak wrzasnął na tym krzaku, zobacz, kota masz w plecaku. Kot w plecaku, pies z kałuży, już mam dosyć tej podróży. Więc z plecakiem w żółte kwiatki pukam wreszcie do sąsiadki. A sąsiadka woła z żalem, już racuszków nie ma wcale. Teraz przykro mi ogromnie, lecz za długo szłaś ty do mnie. Dziękujemy. Oliwia Garbowska ma 6 lat i reprezentuje oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Rudkach-Kossakach. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Tydzień Jana Brzechwy. Oliwię do konkursu przygotowała pani Bożenna Dąbrowska. Jan Brzechwa, tydzień. Tydzień dzieci miał 7. Niech się tutaj wszystkie zbiorą. Ale przecież nie tak łatwo radzić sobie z liczno-dziatwo. Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota w worku. Wtorek, środę wziął pod brodę, chodźmy sitkiem czerpać wodę. Czwartek kurze igło grzebie i zaszywa dziury w niebie. Chcieli pracę skończyć w piątek, a to ledwie był początek. Zamyśliła się sobota. Tuż dopiero jest robota. Poszli razem do niedzieli, tam porządnie odpoczęli. Tydzień drapił się w przedziałek, no a gdzie jest poniedziałek? Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota w worku i tak dalej. Dziękujemy. Pani Bożenna Dąbrowska do dzisiejszego konkursu przygotowała również 6-letnią Alicję Zambrzycką. Leń Jana Brzechwy to wiersz, który za chwileczkę wysłuchamy w recytacji Alicji. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O! Wypraszam to ja sobie. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dziś pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę! Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Praszam, a tranu dzisiaj piłem? A uszu dziś nie myłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? A nie chodziłem się strzyc? I to wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało.
sznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację. Ledwo mlasnął ustami, miał położyć się spać. Nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że na czymś się ogromnie trudzi. Tak się zmęczył tym snem, że się obudził. Dziękujemy. Rozalia Grodzka ma 4 latka i reprezentuje punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rudkach-Kossakach. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Polska. Rozalię do konkursu przygotowała pani Zofia Wilczewska. Polska to piękne ogrody i nasze rzeki pełne wody. Polska to nasze morze i łąki w pięknym kolorze. Polska to jeszcze lasy zielone, a gdzie niegdzie chaty bielone. Polska to nasza rodzinna tradycja, a w radio i telewizji polska audycja. Polska to wspaniały stary Kraków i Pomorze słynące z rybaków. Polska to wysokie góry, których szczyty sięgają pod chmury. Polska to nasz czarny kamień ze Śląska i tam, gdzie wszędzie jesteś, to Polska. Dziękujemy. Trzyletnia Amelia Biały z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudkach-Kossakach wyrecytuje za chwileczkę dla państwa wiersz pod tytułem Jabłonka Marii Konopnickiej. Amelkę do konkursu przygotowała pani Karolina Konecka. Konopnicka, jabłonka, jabłoneczka biała, kwieciem się odziała, obiecuje nam jabłuszka, jakie będzie miała. Mój wietrzyku miły, nie wieś całej siły. Nie odtrącaj tego kwiecia, żeby jabłka były. Dziękujemy. Laura Strzeszewska ma 4 latka i reprezentuje Szkołę Podstawową w Starym Zakrzewie. Kaczka dziwaczka Jana Brzechwy to wiersz, który za chwileczkę wyrecytuję tu na scenie. Laurę do konkursu przygotowała pani Krystyna Truchel. Nad rzeczką podal ksaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się zaczki robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praski kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, ach niech tą kaczkę gęś kopnie. Nosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczko cesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać lidrownym mackiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. A wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w Rydwanie. Lecz dębiał owiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. Dodatku w całych buraczkach, taka to była dziwaczka. Dziękujemy. Do dzisiejszego konkursu pani Krystyna Truchel przygotowała również 4-letnią Julię Gromek. Wysłuchajmy jej recytacji wiersza pod tytułem Chory kotek Stanisława Jachowicza. Chyba nie ma
Nie ma z nami Julii? Nie ma, nie. Dobrze. Bardzo niedobrze, ale dobrze, zapraszam następną osobę. W takim razie zapraszam na scenę 6-letnią Anielę Zakrzewską ze Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie, która wyrecytuje wiersz pod tytułem Koleżanka autorstwa Doroty Gellner. Anielę do konkursu przygotowała pani Marzena Szyszło. Dorota Gellner, koleżanka, raz jesienią szłam pod rękę, podziwiając jej sukienkę. Jesień miała wianek z ptaków, ja dźmigałam kosz buraków. Jesień miała złote nóżki, ja pod pachą pęk pietruszki. Jesień miała złoty nos, ja w plecaku marfi stos. Ona biegła na paluszkach, a mnie gniotła w bok pietruszka. Jej śpiewały wianku ptaki, ja śpiewałam za buraki. W końcu dosyć tego miałam, pęk pietruszki jej oddałam, kosz buraków jej wręczyłam, bo okropnie się zmęczyłam i spytałam zasapana, czy mam wszystko dźwigać sama? Dość mam takiej koleżanki, wolę zimie nieść bałwanki. Dziękujemy. Szanowni Państwo, właśnie zakończyły się przesłuchania w dzisiejszym konkursie. I tak jak mówiła Pani Dyrektor na samym początku, żeby nie męczyć naszych wspaniałych przedszkolaczków, teraz komisja konkursowa uda się na naradę, a jutro nagrody powędrują do naszych najlepszych. Proszę naszą stronę internetową odwiedzać, jest na nim Pan Krzysiu z zambrowiacy.pl. Tylko Krzysiu? Nie myl Krzysia ze mną. Tak, ale Krzysiu wyszedł chwilowo. Wyszedł Krzysiu chwilowo. Obiecał nam, że też szybciutko wyniki zostaną ogłoszone i poznamy też zwycięzców, którzy będą nas reprezentować w wojewódzkim finale 7 czerwca. Dziękuję Państwu, dziękuję podopiecznym w imieniu Pani Dyrektor, Pani Marty Konopka. Ci, którzy jeszcze są z nami, serdecznie zapraszam również w imieniu Pani Dyrektor na słodki poczęstunek. Do widzenia.